Z racji, powiedzmy, no, 11. rocznicy śmierci świętego Jana Pawła postanowiliśmy upamiętnić tą uroczystość przepłynięciem z miejsca, w którym wszystko się zaczęło, do miejsca, do miasta, które ukochał. A z racji tego, że no, do tej pory jakoś mało osób przepłynęło, a być może nawet żadna, więc być może będziemy gdzieś tam w piersi, którzy przepłyną dystans 80 km. Może już ciut mniej, bośmy się trochę od Wadowic oddalili z racji tego, że jest tam niski stan wody i kamienie są. Płyniemy z kawą do Wisły i Wisłą do Krakowa. Na wszystko dajemy sobie 3 dni. Chcemy wejść pod Wawel, wyjść z Wisły pod Wawelem w sobotę 2 w rocznicę śmierci o godzinie 17. To będzie 2 osoby sobie? Płynące, tak. Morsy Dębowa, Kędzierzyn, Koźle. Płyną 2 osoby, Walter Porada i Janusz Tyka. Ratownik zawodowy będzie ubezpieczał nas na kajaku. I kierowca tutaj logistyk będzie gdzieś się tam za nami przemieszczał, żeby tam gdzieś, powiedzmy, wypakować, zapakować sprzęt i tak dalej. Jak logistycznie gdzie śpicie? Dzisiaj spaliśmy na Karmelu w Wadowicach, a śpimy w Skawinie 2 noclegi. I będziemy sobie dojeżdżać na miejsce tam, gdzieśmy skończyli w danym dniu. Poniżej Łączan to będzie Wisła, czy też to będzie kanał łączański? My płyniemy Wisłą. Cały czas? Cały czas płyniemy Wisłą, na kanał łączański nie wchodzimy, bo tam, powiedzmy, jest zgoda, tam to jest, powiedzmy, szlak żeglowny, my idziemy górą, potem idziemy na stopień Kościuszko i już potem się pchamy do centrum. Będziemy płynąć w neoprenach, w mokrych piankach, z tym, że to jest taka, powiedzmy, taka powierzchowna forma ochrony przed zimnem. I przed jakimiś tam, powiedzmy, okaleczeniami, więc to nas chroni. Płyniemy w sprzęcie ABC, maska, pianka, fajka, mamy bojki SP, jest ratownik zawodowy, więc, powiedzmy, bezpieczeństwo. My w ogóle jesteśmy członkami WOPI, także jakoś tam bezpieczeństwo ponad wszystko. Pływanie nam nie jest obce. Pływanie nam nie jest obce. Krakowski WOPR będzie nas asekurował od śluzy Kościuszko do końca. A czym się trudnicie zawodowo, poza tym, że pływacie? Poza tym, że pływamy, kolega jest zawodowym strażakiem, no a ja sobie czynię ziemię poddaną i tam sobie działalność gospodarczą prowadzę. Ile godzin dziennie? To znaczy, zakładamy, że około 6 godzin w wodzie minimum dziennie będziemy. Woda gdzieś na dzień dzisiejszy, myślę, że gdzieś w granicach 5 stopni ma. No i cóż, no warunki jest... chyba dobre macie, nie? Warunki są, myślę, dobre. Obawiamy się, powiedzmy, tutaj jedynie kamieni tutaj na tym odcinku, bo to będzie jakaś tam przeszkoda, tam może trzeba będzie wyjść, ominąć, są 2 progi, które trzeba będzie po prostu kajak przenieść. No i cóż, no, nie ma na co narzekać, no, mamy tutaj błogosławieństwo z nieba i skakiwać i płynąć. No cóż. Wejdę sobie. O. Woda jak kryształ. O, prawdopodobnie.
No.